A powiedz, jak się przedstawia sprawa w chwili obecnej z twoim domkiem? Na jakim etapie jesteś i co ci grozi? Jakie są ich żądania? To się rozgrywa na wielu płaszczyznach. Na tych pozytywnych płaszczyznach to bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Zyskałem wielu przyjaciół, między innymi ciebie. Ludzi, którzy wyrażają poparcie, mówią: fajny domek, fajnie to zrobiłeś. Chcę powiedzieć, że ten domek to jest coś takiego, który każdy może zbudować. To kosztowało około 10 tysięcy tylko. Sam domek, nie licząc działki. Ja sam to robiłem i to w miesiącach zimowych. I to jest tak wygodne, to nie jest żadna traperska chata. To jest tak samo wygodne, komfortowe jak każde mieszkanie. Oczywiście większe jest zawsze wygodniejsze niż mniejsze. Moje ma 30 parę metrów tylko. Ale wystarczy, żebym sobie z moją żoną tam żył godnie. Czyli pozytywy są takie, że zyskałem przyjaciół, zyskałem zrozumienie. Negatywy są takie, że państwo polskie prawo nakazuje rozebrać. Sprawa toczy się przed sądami, przed różnymi szczeblami. No i z tamtej strony ja widzę cały czas faulowanie gry nie fair. Ponieważ na istotne argumenty sąd, urzędnicy nie znajdują odpowiedzi, omijają to. Zobaczymy, z czym się to skończy. Sam jestem ciekawy. Ja będę zgłaszał w najbliższym czasie skargę konstytucyjną. Uważam, że to jest złamanie praw podstawowych. Mamy piękną konstytucję, szczególnie te artykuły, które bronią wolności. To jest piękne. I niestety nikt sobie nie zawraca głowy, żeby przeczytać. I chyba nikt nie docenia wolności. Wyszliśmy z systemu zniewolonego. Mentalność raczej zniewolona. Ale wolność to jest rzecz wspaniała, piękna i należy bronić. Tak. Prawda? Nie tylko my na całym świecie, bo Marley kierowała tym. Tak. Myślę, że każdy ma prawo niezbywalne. Tak jak każdy ma prawo wybierać to, co chce, w co chce się ubrać, prawda? Co chce zasadzić na swoim ogródku, jaką piosenkę chce śpiewać taką, ma prawo zbudować sobie taki dom, jaki on chce, a nie taki, jak mu nakazują urzędnicy. Jeśli ten dom oczywiście nie jest za wielki, jeśli nie przeszkadza innym, nie zabiera światła, nie niszczy gniazd, nie niszczy przyrody, krajobrazu, prawda? Jeśli nie łamie innych praw podstawowych. Mój nie łamie, nikomu nie przeszkadza, jest ekologiczny, jak się wyprowadzę, no to matka natura go zabierze z powrotem, nie zostawi śladu. No i pytanie, dlaczego mamy się godzić na to, że żyjemy w społeczeństwie, systemie, który nasze elementarne, te najbardziej naturalne prawa nam odbiera. I tłamsi naszą wolność. Dlatego zbudowałem. Także idealna gmina dla mnie, no to taki przekaz, jak Marley śpiewał. Wyzbądźmy się mentalności niewolniczej. Żyjmy w pokoju, miejmy do siebie szacunek. Prawda? Miejmy szacunek do natury. Nie niszczmy jej. Nie musimy ścigać się w wyścigu technologicznym. Nie musimy tak rozwijać technologii. To jest potrzebne, przydaje się często, ale również niesie dużo ujemnych skutków. To jest idealne życie. To nic ciekawego, nic nowego.
Jezusa tym nauczał, Budda tym nauczał. Nic się nie zmieniło. Natomiast prawo no, powinno być proste, jasne, przejrzyste. I czyli 80% wszystkich artykułów powinno się wykreślić, wymazać i zostawić tylko miejsce dla tych podstawowych artykułów, tak żeby ludzie złej woli nie mogli nadużywać prawa.